wspólnocie Kościoła, u której fundamentu leży wyznanie wiary świętego Piotra: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Łączy nas dziedzictwo wiary przekazanej nam przez apostołów, która osiąga swoją pełnię w komunii serc zebranych wokół ołtarza Pańskiego. Dziękując Panu Bogu za nasze niedzielne zgromadzenie, pragniemy umocnić naszą wiarę łączącą nas więź, włączając się w europejskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Ogarniamy modlitwą ofiary tych zbrodniczych systemów, prosząc jednocześnie, aby dobro zwyciężało w życiu osobistym i wymiarze społecznym rodziny ludzkiej. 21. niedziela w ciągu roku, msza święta z intencji rodziny, ofiarowana jest za zbawienie świętej pamięci Kornela Kapsy z okazji 26. rocznicy śmierci. Przystępując do sprawowania Najświętszej Ofiary Chrystusa, uznajmy nasze winy i prośmy o przebaczenie grzechu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy się, błogosławimy się. Wielbimy się, wysławiamy się, dzięki Ci składamy. O wielka jest chwała, wielka chwała Twoja. Panie Boże, Król Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza, tomu
mówi Pan Powszedny, zarządcy pałacu, gdy strącę Cię z tego urzędu i przepędzę swojej posady tegoż dnia, powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblogę go Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem, Twoją władzę dam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalemona oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu swego Ojca. Oto słowo Boże. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk po nich. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże. Alleluja. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. W
Wtedy przekazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Serdecznie Was wszystkich witam i pozdrawiam. Chciałem też zauważyć, że dzisiejsza msza święta jest transmitowana przez internet, przez posługę pana Jerzego Ortmana, a sponsorem transmisji jest firma Tadmar państwa Marii Tadeusza Kiedrowicza. Ty jesteś Piotr, opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przełożą. Kościół oczywiście odczytuje to jako zapowiedź prymatu świętego Piotra, czyli pierwszego miejsca przewodniczenia w pierwotnej wspólnocie Kościoła przez świętego Piotra, a następnie przez jego następców, których współcześnie nazywamy papieżami. Na Tobie zbuduję mój Kościół. Na Tobie. Nie, że Ty zbudujesz mój Kościół, tylko ja, Chrystus, na Tobie zbuduję. To niezmiernie ważne rozróżnienie i uwaga. To nie Piotr miał zbudować Kościół, tylko Chrystus. I wtedy, i dzisiaj buduje Kościół, posługując się narzędziami w postaci ludzi. Rzecz jasna, takim standardowym, czołowym narzędziem jest każdorazowy Ojciec Święty, obecnie Franciszek. Papież Franciszek jest 266 z kolei, a w tym gronie było aż 92 świętych i błogosławionych papieży. Oczywiście byli też i tacy, których zaliczyć można do przeciwnego grona. Byli też papieże niegodni, ale powtarzam raz jeszcze słowa Chrystusa, to ja, Chrystus, buduję na Tobie Kościół i bramy piekielnego nie przełomię. Większość spośród papieży to postaci niezmiernie ważne, piękne, jak wspomniałem, 92 świętych i błogosławionych. Chciałem Wam dzisiaj przybliżyć jednego z nich, jednego z moich, przyznaję szczerze, ulubionych. I nie mam na myśli Jana Pawła II, bo tego powinniśmy wszyscy znać. Prawdę rzekszy, to by powinien być punkt honoru, żeby ludzie w Polsce, nie tylko zresztą wierzący, znali przynajmniej najważniejsze fakty z życia świętego Jana Pawła II. Chciałem Wam powiedzieć o innym papieżu. Skonfrontujcie sami, w którym momencie domyślicie się, o kim myślę. Mianowicie urodził się 25 listopada 1881 roku w małej wiosce górskiej w pobliżu Soto in Monte, a z kolei Soto in Monte ma też nieduża osada. Znajduje się w pobliżu Bergamo, to jest na północy Włoch. Tam, gdzie zresztą swoją karierę włoski epizod swojej kariery ma nasz Arek Reca. To jest to piękne zresztą miasto Bergamo. Miał 9 rodzeństwa, czyli był 10. Jego ojciec, wyobraźcie sobie, był tylko dzierżawcą niewielkiego skrawka ziemi. Wyrosłem w atmosferze samowystarczalnej, błogosławionej biedy, która ma bardzo małe wymagania. Do szkoły, słuchajcie teraz, do szkoły
chodził 6 kilometrów w jedną stronę, przez góry boso. To, kiedy mówię zwłaszcza do dzieci, wydaje się to czymś surrealistycznym. Nazywał się Giuseppe Roncalli. Mam nadzieję, że już wiecie, o kim mówię. Chodzi oczywiście o dobrego i kochanego papieża Jana XXIII. Właściwie jego wybór na papieża, można by się tu odwołać do drugiego czytania, o tych niezmierzonych planach i zamiarach Bożych, należy do takich właśnie sytuacji. Najkrócej mówiąc, bo Giuseppe Roncalli, patriarcha Wenecji, kardynał, został wybrany na papieża w wieku prawie 77 lat. Daj Boże, ale wielu z nas nie dożywa tego wieku, a on dopiero został wybrany papieżem, mając się prawie 77 lat. Zamysł kardynałów był taki, żeby wybrać takiego tymczasowego, na niedługi czas. O, nie ma co się oszukiwać. Papieże też umierają, jak wszyscy ludzie na tym świecie. I wiek 77 lat no, nie wskazuje na zbyt długą, na zbyt długi pontyfikat. Więc taki był zamysł kolegium kardynałskiego, konklawę, żeby to był taki papież chwilowy. I dlatego zdecydowali wybrać no, sędziwego już papieża. Podaję też jako przyczynę dosyć oryginalną sytuację, mianowicie w oczach kardynałów takim absolutnym kandydatem na papieża, na przyszłego papieża był arcybiskup Mediolanu Giovanni Battista Mondini. Tyle tylko, że on był arcybiskupem w tym momencie i oczywiście papieżem wybranym zostać nie mógł. Bo jak wiemy, papieża wybiera się tylko z grona kardynałów. Więc wymyślono, że właśnie wybierzemy starszego kandydata i że ten papież w międzyczasie no, wyniesie do godności kardynalskiej Montiniego i w następnej kolejności po śmierci wybranego papieża właśnie arcybiskup Montini zostanie Ojcem Świętym. Tak też zresztą się stało. To jest Paweł VI, też już obecnie święty. W każdym razie na pewno jest to udowodnione i oczywiste, że taki był zamysł kardynałów. I teraz zobaczcie, kochani, jak to Pan czasami potrafi zrobić psikusa. Bo oni myśleli wybrać takiego dziadka, który tam sobie trochę będzie papieżem, a potem umrze. Wybierzemy następnie Montiniego i wtedy zaczniemy pewne rzeczy realizować, bo wszyscy mieli świadomość, że wiele rzeczy w Kościele trzeba po prostu zrealizować. Tymczasem 4 miesiące po wyborze, właściwie 3, bo od października do stycznia są 3 miesiące. Papież Jan XXIII ogłosił, że zwołuje Sobór Powszechny. To był szok. Sobór Powszechny, czyli spotkanie wszystkich biskupów świata, całego Kościoła. To jest sobór znany jako Watykański II. Papieżowi co prawda nie było dane dokończyć tego dzieła, bo zmarł w trakcie trwania soboru, ale dokonał rzeczywiście, można powiedzieć, totalnego przewietrzenia, dokonał totalnej odnowy Kościoła i reformy, której nikt się po nim nie spodziewał. I tak to widzicie, kochani, czasem nasze plany, nasze pomysły, nasze koncepcje Pan Bóg potrafi no, po swojemu zepsuć i na inne zupełnie drogi poprowadzić.
Postać niezwykle piękna, można by tutaj mówić bardzo długo i wiele. Człowiek, którego życie zamykają trzy słowa: łagodność, dobroć i miłość. To dziś nie bój się dobry. Papież Jan XXIII. Jego kariera była dosyć złożona. Oczywiście kapłanem został w 1904 roku, potem był sekretarzem biskupa Pergamu, potem pracował jako dyplomata watykański, nad tym zresztą bardzo bolał, bo zawsze i przede wszystkim chciał i starał się być kapłanem i biskupem, a nie dyplomatą i biurokratą. Co zresztą ta posługa mu się zawsze udawała. Przede wszystkim był wspaniałym kapłanem, wspaniałym człowiekiem. Szukał tego, co łączy, a nie co dzieli. Wszędzie zyskiwał sobie szybko wielkie uznanie i sympatię. Pracował w trudnych placówkach, bo w Bułgarii, prawosławnej Bułgarii, Grecji, Turcji, która z chrześcijaństwem ma niewiele wspólnego. Może warto zauważyć, że właśnie w Turcji pomagał dzieciom żydowskim uciekającym z Europy. To było w czasie II wojny światowej, wyruszając na wazach tureckich, by mogły te dzieci swobodnie odpłynąć do Palestyny. Wszędzie zresztą, tam gdzie tylko mógł, starał się nieść pomoc. To są lata I wojny światowej i międzywojnia. Zresztą w czasie I wojny światowej był też kapelanem. I w jednym ze wspomnień napisał, że wciąż pamiętam krzyk Austriaka z klatką piersiową rozerwaną przez magnety. Obraz ten, jak żywy, stał mi przed oczami, gdy pracowałem nad encykliką Pacem in Terris, pokój na świecie. To było w czasie I wojny światowej. Jak wspomniałem, wybrany na papieża w 1958 roku, zmarł 3 czerwca 1963 roku. Żegnamy z prawdziwym, autentycznym smutkiem, nawet przez komunistów, także i w Polsce. Dobry papież Jan XXIII. Jego szczególnym także charyzmatem, prócz wrodzonej łagodności, dobroci, otwarcia na każdego człowieka, było niezwykłe poczucie humoru. O, rozliczne krążą na ten temat anegdotki. Na przykład taka, że Jan XXIII był człowiekiem postury potężnej. Był wysoki, barczysty. No i też miał, mówiąc szczerze, bardzo duży brzuszek. Kiedy był nuncjuszem w Paryżu, a propos swojej tuszy tak zarzutował, na krzesłach Akademii Francuskiej mieści się tylko pół nuncjusza. Inna znana anegdotka, kiedy gdzieś w Bazylice chyba świętego Piotra, tak myślę, jakaś pani do swojej koleżanki mówi: zobacz, jaki ten papież jest gruby. Na co Jan XXIII usłyszawszy, zatrzymał się i odpowiedział: proszę pani, konklawę to nie jest wybór mis piękności. Jest wiele innych anegdot związanych z tym wielkim papieżem. Po śmierci został złożony w grotach pod bazyliką świętego Piotra na Watykanie.
ale w roku 2000 Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym. Wobec tego ciało papieża Jana XXIII, zabalsamowane, zostało przeniesione do bazyliki na górę, spoczywa przy ołtarzu świętego Hieronima. Jego ciało jest zabalsamowane i można zobaczyć papieża za szybą w pośmiertnej woskowej masce w stroju pontyfikalnym. To jest jedno z tych miejsc, które tam w bazylice uwielbiam. Zawsze chodzę tam obowiązkowo do dobrego papieża Jana XXIII, żeby się pomodlić. I wyobraźcie sobie, że kiedy zmarł w 2005 roku Jan Paweł II, to pierwotnie papieża Jana Pawła II pochowano na tym samym miejscu, gdzie wcześniej spoczywał Jan XXIII. A później oczywiście po ogłoszeniu papieża Jana Pawła II błogosławionym został też przeniesiony do bazyliki świętego Piotra. Spoczywa przy ołtarzu świętego Sebastiana w skromnym, chociaż pięknym sarkofagu. Z tym, że Jan Paweł II nie był zabalsamowany, wobec tego nie ma możliwości, by jego doczesną powłokę oglądać, tak jak to ma miejsce w przypadku Jana XXIII. A ich losy ostatecznie, można powiedzieć, połączył papież Franciszek, który obydwóch ogłosił świętymi w niedzielę Bożego Miłosierdzia, to było 27 czerwca 2014 roku. Miałem szczęście być na kanonizacji obydwu, jak tam wspominałem. Wyjechaliśmy z noclegów, ja wiem, to była godzina, pewnie druga w nocy. I byliśmy dość wcześnie na miejscu, tylko że na miejscu, to znaczy na miejscu. Na miejscu, to znaczy na placu świętego Piotra. Tam niestety nie było, mimo że tak szybko wyjechaliśmy, o 10 rozpoczynała się msza święta kanonizacyjna, a myśmy byli tam już około godziny, pewnie pół czwartej nad ranem, a i tak staliśmy około 1,5 kilometra od placu świętego Piotra na Via della Conciliazione. Ale oczywiście uczestniczyliśmy na żywo i jest to piękne wspomnienie. Moi kochani, nie chciałbym oczywiście was tutaj zamęczać. Mam nadzieję, no, myślałem, że w lutym, w czasie ferii, ale pewnie trzeba będzie to trochę jeszcze odłożyć, pojechać znowuż, polecieć do Rzymu, no, ale sytuacja jest taka ciągle niepewna, chociaż mam nadzieję, że w przyszłym roku, jeśli nie w lutym, to w innym terminie uda mi się to zrealizować. Chciałem na koniec raz jeszcze wrócić do zasadniczej myśli, że Chrystus posłużył się Piotrem, posłużył się Janem XXIII jako narzędziami. Na was, na tobie zbuduję mój Kościół. Ja, Chrystus, nie ty, Piotrze, nie ty, Janie XXIII, nie ty, Janie Pawle I, nie ty, Franciszku, tylko ja, Chrystus. Kiedy młody kapłan Giuseppe Roncalli przyjął święcenia kapłańskie następnego dnia, klęcząc przed papieżem świętym Piusem X, usłyszał od papieża słowa: życzę, aby twoje kapłaństwo stało się pocieszeniem dla Kościoła Bożego. Na kanwie tego spotkania młody kapłan, przyszły papież Jan XXIII, zapisał tak: chcę być dobry zawsze wobec wszystkich. I takim też był. Moi kochani, Boże plany są niezmienne, Boże zamiary nienaruszone. Pan Bóg swoją wolę tak czy inaczej przeprowadzi, niezależnie od tego, czy my będziemy mu pomagać, czy nie daj Boże przeszkadzać. Bo Boża wola jest niezmienna i Pan Bóg nie potrzebuje, a przynajmniej niekoniecznie
potrzebuje naszej pomocy. Pan Bóg swoją wolę bez wątpienia przeprowadzi. Ale chodzi o to, żebyśmy my, Ty i ja, byli dobrymi narzędziami w rękach Chrystusa. Bo ja, Chrystus, zbuduję mój Kościół. Nie Ty, Piotrze, nie Ty, Franciszku, nie Ty, Janie Pawle II, nie Ty, siostro i bracie, ja, ale swoją pomocą, swoim zaangażowaniem, swoją obecnością, swoją wiarą i miłością, abyśmy wszyscy byli dobrymi narzędziami w rękach Chrystusa. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał z trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych w przyszłym świecie. Amen. Zjednoczmy nasze serca w modlitwie, zawierzając Bożej opatrzności nasze prośby. Za tych, którzy w Chrystusie uznają Mesjasza i Zbawiciela, aby dążyli do pełnej jedności i wzajemnego zrozumienia Ciebie, prosimy. Za przebywających na letnim wypoczynku, aby z nową gorliwością wrócili do swoich codziennych obowiązków, Ciebie prosimy. O ustanie epidemii, zdrowie dla chorych, radość życia wiecznego dla zmarłych, opiekę opatrzności Bożej dla nas, Ciebie prosimy. Dziękując z serca Panu Bogu za wczorajszy deszcz, modlimy się o dalsze błogosławieństwo, stosowną pogodę dla naszych rolników i naszych pól. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Kornela Kapsa, aby cieszył się wiecznym pokojem w gronie zbawionych. Ciebie prosimy. Za nas, abyśmy trwając na modlitwie i przyjmując sakramenty, pogłębiali dar wiary otrzymany na Chrzcie Świętym. Ciebie prosimy. Panie ludzkich dziejów i serc, z pokorą powierzamy Tobie nasze intencje, że nie zostawisz nas bez daru Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen. Wszystko Tobie oddać pragnę, mi na Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, dzieckiem Twoim zawsze być. Serce moje weź, niech Twój świat.
Ojciec Wszechmogący, niech patrzy mi ofiarę za Twoje, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A Pan z Wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem
naszym biskupem Ryszardem, biskupem Arkadiuszem, biskupem seniorem Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Kornelu, którego przed 26 laty z tego świata wezwałeś do siebie. Sprawamy Kornel, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, doproś ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem 23, świętym Janem Pawłem II, świętą siostrą Faustyną, naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i przy Chrystusie, to Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Thank you.
zdrowie duszy i tak nas przemij swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Twoja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono Bóg żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre Boja, molto santa nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radwa serca nasza, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenia Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez Jego rękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tego Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za naszych zmarłych wieczny odpoczynek raczy dać, Panie. A światło wieku i stanie dobry Jezu nasz, Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj dodatkowa msza święta o 12:30 za zmarłą w minionym tygodniu świętej pamięci Maryję, siostrę pana Józefa Ostrowskiego, byłego kierownika zakładu. Pan Józef mnie o tę mszę świętą prosił, byłbym na pewno niewdzięcznikiem, gdybym nie pomógł panu Józefowi, który w swoim czasie jako kierownik zakładu okazał nam wiele życzliwości, mimo że sam deklaruje jako człowiek niewierzący, ale jak kiedyś to powiedziałem, wywołując pewno nawet burzę przed parafian, życzyłbym sobie, żeby wszyscy nasi wierzący byli tak życzliwi jak pan Józef. Jutro święto świętego Bartłomieja Apostoła, odpust Moszczenicy o 18:00 przed dziekan Jacek Dawidowski w koncele przeze mną odprawił uroczystą Eucharystię i wygłosił Słowo Boże. Serdecznie zapraszam także i parafian z Nierzychowic. Z kolei w środę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Moszczenicy o 16:30 różaniec róży i msza święta. W Nierzychowicach msza święta o godzinie 18:00. Zapisałem sobie w kalendarzu, czy nie, w zeszycie intencji, że w zeszłym roku, uwaga, było 7 osób w Nierzychowicach. Moi kochani, podobno bardzo czcimy i kochamy Matkę Bożą, a już Matkę Bożą Częstochowską w szczególności. Środa Matki Bożej Częstochowskiej, msza święta o godzinie 18:00. Pozostałe dni tygodnia msza święta o godzinie 18:00. I tak, jutro oczywiście odpust Moszczenicy za mieszkańców i parafia. We wtorek za zbawienie Józefa Szczęsnego intencja rodziny. W środę dziękczynna intencji rodziny. W czwartek intencji Moniki i Mirosława z okazji 40 urodzin Mirosława i 16 rodzicy małżeństwa Moniki i Mirosława, intencja jubilatu. W piątek w pewnej intencji, w sobotę z intencji pani Ani Gołębieskiej za zbawienie Edmunda Orlikowskiego, Ryszarda i Józefa. Przyszło w niedzielę rano za zbawienie Stefanii, Joachima, Tadeusza, rodziców chrzestnych z obojga stron, intencja państwa Kuklińskich.
I suma przyszłoniedzielna z intencji państwa Bronisławy i Bronisława Wichertów za zbawienie Antoniny, Bronisława Wardęgów, Agnieszki, Artura Wichertów. Odpusty parafialne w naszym dekanacie w tym tygodniu, w środę w parafii Harzykowy Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, główną msza święta o godzinie 11:00, w sobotę Ścięcia świętego Jana Chrzciciela. Oczywiście odpust w Bazylice, główna msza święta o godzinie 12:00. W kalendarzu liturgicznym oprócz wymienionych jeszcze w czwartek przypadnie wspomnienie świętej Moniki i w piątek świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę. Bóg zapłać się teraz Panu Jerzemu za posługę transmisji tej mszy świętej. Wszystkim życzę dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Miejmy nadzieję, że jeszcze Pan Bóg nam trochę deszczu ześle, bo bardzo jest potrzebny. Niech wszystkim, nie tylko rolnikom, Pan Bóg błogosławi i wszystkich prowadzi. Pan z wami i szukaj Twoim. Niech was błogosławi Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Bo by go Bóg pokroić raczył, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stroni do piekła. Święty Michał, Archanielu, kochajmy Pana.